Centrum Badań i Analiz Rynku ASM otrzymało nie lada wyróżnienie, a mianowicie prestiżową nagrodę Teraz Polska w kategorii usługi. Na podstawie badań projektujemy strategię rozwoju dla firm, strategię wejścia na rynki zagraniczne, też strategię wsparcia sprzedaży tutaj w Polsce. Promujemy firmy oraz tworzymy platformy kontaktu między firmami. Samo wręczenie nagrody odbyło się na gali w Warszawie. Godło Teraz Polska jest dla ASM laurem wyjątkowym. Działamy 20 lat, w tym roku mamy rok jubileuszowy. Tak się złożyło, że tych nagród dosyć sporo w tym roku do nas dociera. O każdej nagrodzie będziemy się starali Państwa informować. Ta jest dla nas szczególna, bardzo żeśmy na nią czekali i liczyli. Nie było wcale takie pewne, że ją dostaniemy, bo rzeczywiście konkurowaliśmy i z projektami, i z usługami, z produktami bardzo innowacyjnymi. W spotkaniu w siedzibie ASM przy ulicy Grunwaldzkiej w Kutnie wzięli udział starosta kutnowski Krzysztof Debich, wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak i prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego Mariola Grodnicka. Jeszcze raz bardzo gratuluję. Dlaczego na spotkaniu władze samorządowe i instytucje związane z rozwojem regionu? Dlatego, że ASM nie jest tworem oderwanym od lokalnego środowiska. Rozmawiano o zacieśnieniu współpracy między powiatem, miastem i Centrum Badań, a tę współpracę wzmacnia godło Teraz Polska. Staramy się promować i region, i promować miasto. I poprzez tą nagrodę też bardzo mocno będziemy to robić. Konkurs Teraz Polska ma charakter niekomercyjny. Jego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych i gmin.